Siemano. Nigdy tak nie gadałem na Insta Story i powiedziałem sobie, że nigdy tak na Insta Story nie będę gadał, ale powiem wam, że jakby to ciśnienie, które ze mnie zeszło w momencie, jak dowiedziałem się, że to nie jest żaden znajomy ani nikt i że nie wywaliło live'a i tak dalej, że jest to wszystko mega legitne i tak dalej, to... Ja się śmieję przez łzy, nie? Jakby poryczałem się pierwszy raz chyba tak emocjonalnie, tak jakby, no nie? Ale znowu się tak cieszę, że mówię, dobra, mogę to wrzucić na Instastory, chuj niech będzie. 220 tysięcy ludzi na żywo i wygrywa gość w wieku 21 lat, którego nie znam, nigdy, no jakby, to mnie tak stresowało przez ostatnie dni, że ja po prostu robiłem cały czas dobrą minę do złej gry, nie jadłem od 2 dni i tak dalej, no nie, więc chciałem się z wami tym podzielić tutaj na Instagramie, jako że wiem, że jakby tutaj mam najmocniejszych widzów, tak jakby najbardziej wiernych, no nie, z kanału i... że tutaj jesteście moją taką największą armią, no nie? 220 tysięcy pojedynczy twórca na live'ie. I mieliśmy w ogóle atak hakerski, taki jakiś ciężki fest, że wywaliło stronę internetową naszą i tak dalej. I ktoś wydał na to masę pieniędzy, no nie? Żeby mi tam zaszkodzić, żeby wywaliło stronę i tak dalej. Ktoś wydał na to dziesiątki tysięcy złotych na DDoS-a, nie? Ktoś aż tak bardzo mnie nie cierpi, że właśnie stracił parę dziesiąt tysięcy złotych, bo nic co nie dało, nie? Kurwa, dziękuję wam strasznie, nie? Chciałem się z wami tu podzielić. Pozdrawiam was wszystkich i dzięki za obecność i za wzięcie.